Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagram w Battle for Rokugan, czyli grę od Fantasy Flight Games. Delikatna, małe pudełko, gra taka powiedzmy pseudo-wojenna, gdzie będziemy kontrolowali terytoria na mapie, będziemy zdradzali. Jest to takie połączenie gry o tron z innymi grami Area Control. To znaczy będziemy tutaj na początku gry doskonale zobaczyć swoje żetony jakby terytoriów. Każdy ma swoją stolicę, na przykład tutaj jest klan Żurawia, tutaj jest klan Skorpiona i jeszcze jest klan Kraba. I będziemy starać się zdobyć jak najwięcej terytoriów. Jak widzicie, na terytoriach mamy gwiazdki, które oznaczają punkty zwycięstwa. I też będziemy mieli bonusy za kontrolowanie całego koloru, czyli całego regionu. Wtedy poza tym, że na koniec gry dostajemy 5 punktów, to też dostajemy specjalną, taką bardzo mocną kartę należącą do tego konkretnego koloru. I jak przebiega rozgrywka? Każdy ma swoją zasłonkę. No i tutaj mamy opis wszystkich dostępnych rozkazów, mamy specjalne żetony i mamy specjalną umiejętność, na przykład tutaj klan Żurawia. Kiedy remisuję, wygrywam bitwę, także bardzo mocna umiejętność i też zawsze mamy taki znacznik blefu, który jest pusty i dobieramy w każdej rundzie też dodatkowe 5 żetonów z tego stosu, także nigdy przeciwnicy dokładnie nie wiedzą, jakie rozkazy mamy. Każdy też dostaje jeden cel do osiągnięcia w ciągu rozgrywki, który daje nam dodatkowe punkty. W tym wypadku na koniec gry, jeśli kontroluję stolicę Lwa albo dwie prowincje w tej krainie, dostanę dodatkowe 7 punktów honoru. Każdy też dostaje takie 3 karty specjalne, które może zagrać raz w ciągu rozgrywki każdą. Scout pozwala po prostu na podejrzenie jednego z zagranego rozkazu, jakie już będzie na planszy. A to jest jeszcze mocniejsza karta, mamy dwóch scoutów i jedną taką czerwoną, która nie dość, że odkrywamy, też odrzucamy rozkaz, który przeciwnik gdzieś tam zagrał na planszy. Dobrze, i ja wylosowałem, że Żuraw będzie zaczynał. Pokażę Wam jeszcze może, jakie cele mają moi przeciwnicy. Tutaj mamy Kraba, który ma, jak widzicie, siatkę wpływu. Oznacza to, że muszę przynajmniej w 7 regionach być, wtedy dostanę 10 punktów. A mój przeciwnik kolejny, czyli Skorpion, ma cel końcowy związany z wybrzeżami. Na koniec gry, jeśli kontroluje 6 terytoriów obok morza, obok wody, wtedy dostanę dodatkowe punkty. Dobrze, i zaczynamy. Jak przebiega rozgrywka? Niestety nie ma takiej podpowiadajki, ale musimy korzystać z tego, co mamy na końcu instrukcji. Tak, wybieramy pierwszego gracza na początku, co już wybraliśmy. Po prostu ciągnie się kartę z tego stosu i patrzymy, kto jest pierwszym graczem. Także bardzo prosta sprawa. Później dociągamy żetony rozkazów, to co już zrobiłem, czyli mamy te 6 rozkazów na rundę. Teraz byśmy mogli zagrać karty terytoriów. Jeżeli mielibyśmy z poprzednich rund takie zdobyte karty terytoriów, a zdobywamy je na końcu rundy, teraz moglibyśmy je zagrać. Każdy jedną zagrywa w kółeczko, aż wszyscy spasują. Następnie kładziemy nasze rozkazy. I będziemy kładli rozkazy, każdy gracz po jednym, do momentu, aż zostanie nam jeden rozkaz, który nie zostaje zagrany. I na czym one polegają? Teraz powiedzmy, że zagram rozkaz wymarszu, to jest moja armia o sile 5 i armia może wymaszerować z mojego terytorium. Ważna informacja jest taka, że zawsze w tej grze można belfować. To znaczy mogę wymaszerować moją armią w ten sposób, kładziemy zakryty znacznik, że chcę zaatakować to terytorium z siłą mojego wojska 5, ale równie dobrze może to być jakikolwiek inny żeton. To może być, nie wiem, żeton powiedzmy marynarki, mogę go położyć, a na koniec po prostu, jeżeli go odkryjemy, jeżeli jest nieprawidłowo zagrany, to będzie odrzucony. Także w każdej sekundzie tej gry można blefować, można oszukiwać. I jeszcze do tego mamy pusty jeden żeton, który zawsze do nas wraca. Możemy go zagrać, postraszyć przeciwnika w ten sposób i po prostu on nic nie będzie robił. Dobrze. I teraz w takim razie ja zagram... Zależy mi na tym regionie, żeby zdobyć specjalną kartę i też dodatkowo punkty na koniec gry, więc spróbujemy naszą mocną armią tutaj podejść, więc zagrywam ten żeton w tym miejscu. Gramy na granicy, wychodząc muszę wychodzić z mojego terenu na teren przeciwnika. Dobrze, teraz czas na Kraba. Zobaczcie, jakie on ma żetony. Ma ninja na przykład. Ninja z świetnym rozkazem, bo on nie musi sąsiadować z naszym terenem. Czyli tak, mamy Kraba, który na przykład ma tutaj swoją stolicę, która daje 2 do obrony dodatkowo. I on może zaatakować dowolne pole tak naprawdę na planszy, więc kładę powiedzmy tutaj. Kładzie się rozkazy ninja
na środku, zobaczcie, wskazując na nasze punkty zwycięstwa. I to też oczywiście może być blef, to nie musi być ninja, to może być cokolwiek innego. Także zagrałem ninja i teraz przechodzimy do następnego gracza. On z kolei zagra wojsko, żeby się bronić. To znaczy bierze swój rozkaz, czwóreczkę w tym wypadku, i kładzie, wskazując na swoje terytorium, na swoje punkty. I teraz będziemy po prostu po odkryciu wszystkich żetonów porównywali, kto tutaj więcej zagrał. Jeżeli chciałem mieć pewność, mógłbym na przykład przed swoim ruchem. Co może zrobimy właśnie? Zagramy skauta. Pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. Zagrywamy kartę skauta, która pozwala mi na podejrzenie na początku swojego ruchu, czyli kładzenia żetonu. Zagrywam kartę, odrzucam ją i mogę spojrzeć na rozkaz mojego przeciwnika. Patrzę, to jest dwójka. Więc teraz po zagraniu karty kładę swój żeton czwórkę z pewnością, że na razie wygrywam. Ale oczywiście jeszcze kolejne żetony mogą się tu pojawiać. Nawet żuraw też może spróbować zaatakować, wtedy byłaby walka trzech stron i kto by miał najwyższą siłę, ten by przejął po prostu tę prowincję. Dobrze, przechodzimy znowu do tego gracza. Teraz wam pokażę rozkaz marynarki. Nie będziemy blefowali, tylko po prostu zagramy. To jest bardzo fajna sprawa. Gdziekolwiek, jeżeli mam jakąś prowincję przy wodzie, przy morzu, mogę zaatakować jakąś prowincję z morza. Czyli w tym wypadku na przykład kładę ten żeton od morza, ten oto sposób. I pokazuję, że to jest, mówię, że to jest statek, zagrywam jako taki rozkaz i wszystko fajnie, atakujemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Przechodzimy znowu do kraba i teraz pokażę wam kolejny rozkaz, czyli tak zwane, to jest chyba spotkanie na herbatkę, dyplomacja. Czyli kładziemy znacznik dyplomacji i usuwamy wszystkie żetony z tej prowincji, jeżeli były jakieś zagrane. Jeżeli nie chcę na przykład stracić pola, na przykład tutaj mam zagrożone pole, bo mam 3 punkty, za chwilę będą chcieli mnie zaatakować. Zagrywam żeton pokoju. Oczywiście może to być cokolwiek innego, ale powiedzmy, że żeton pokoju. Zagrywam go w ten sposób, jak odkryjemy, to położymy tutaj pokój i ta prowincja do końca gry już tak naprawdę nie będzie wzmacniana, nie będzie atakowana, nic nie może z tą prowincją robić, ona do końca gry zostanie taka, jaka jest. Dobrze, i przechodzimy znowu do tego gracza. Pokażę wam w takim razie żeton z wzmocnienia, tak? Czyli to jest akurat a blessing. Jego kładzie się odkrytego z kolei na innym swoim żetonie. W tym wypadku położymy w ten sposób, czyli to jest plus 2 dla mojego żetonu, który tutaj leży. Dobrze, przechodzimy teraz do tego gracza. Teraz już troszkę przyspieszę rozgrywkę, nie będę teraz już tak bardzo sensownie robił, po prostu pokażę wam, jak to idzie, więc powiedzmy, zaatakuję tą prowincję. Ten krab, powiedzmy, że będzie chciał bronić swojej prowincji. Za chwilę wam pokażę, dlaczego też warto bronić, nawet jeżeli nikt nas nie atakuje, bo to też daje pewien bonus bardzo mocny. Położy tutaj. Ten gracz położy, powiedzmy, zaatakuje tutaj żurawia. Ten ma jedynkę, powiedzmy, że może zaatakować, zobaczcie, z dwóch prowincji w ten oto sposób, wtedy sumują się jego wartości. Ten niech zaatakuje sobie, powiedzmy, tutaj, nie dość, że broni swojej prowincji, to jeszcze atakuje z niej wychodząc. Tutaj, powiedzmy, ninja, więc nie warto go marynować, zaatakujemy tę prowincję daleko od siebie. I teraz ostatni żeton zagrywa, zobaczcie, żuraw, niebieski gracz. Więc on może wychodzić stąd, jeszcze nigdzie nie atakował. Powiedzmy, że tutaj, na puste terytorium, zobaczcie, puste, bez obrony, więc normalnie uda mi się to zająć bez problemu, chyba że spotkam się z innym graczem, wtedy będzie stamtąd wychodził. Ten, niech powiedzmy, broni się tutaj, bo widzi, że coś się święci, więc on chce się tu obronić i blef, powiedzmy, zagra skorpion. No, ze strategicznego punktu widzenia ostatni żeton jako blef zagrać, no nie ma chyba sensu, bo tak naprawdę i tak nic nie zrobię przeciwnikowi. Ale nieistotne. Dobrze. I teraz, skoro zagraliśmy wszystkie żetony, nie brałem pod uwagę jeszcze umiejętności specjalnej skorpiona, który raz na rundę może, zobaczcie, podejrzeć jeden żeton na planszy. Także to specjalna umiejętność tego planu.
Krab z kolei ma lepsze żetony obrony, za chwilę wam to pokażę. Teraz z kolei jest odkrycie wszystkich żetonów, czyli odkrywamy wszystkie żetony, które mamy na planszy, nieważne w jakiej kolejności, tak naprawdę rozpatrywanie tych żetonów i ich kolejność nie jest aż tutaj taka istotna. Odkrywamy wszystkie. Gdzie mamy jeszcze? Tutaj. Tutaj do obrony. Tutaj do ataku. Tu atakuje. Tu atakuje. Ok, chyba odkryłem wszystkie. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeszcze tutaj, ale to jest blef. Dobrze, i teraz zdejmujemy wszystkie, które zostały nieprawidłowo zagrane albo są blefami. Czyli tutaj na przykład widzicie blef, schodzi z planszy bez w ogóle rozpatrywania. I w zasadzie możemy przechodzić do setna sprawy. Atakuje o sile 6, tutaj nie broni się przeciwnik, więc zdejmujemy jego znacznik wpływu i kładziemy mój znacznik wpływu. A żetony, które zagrałem, są wyrzucane, już nigdy w ciągu gry do mnie nie wrócą, także trzeba oszczędzać też te mocne żetony. Teraz tutaj zobaczcie, ta sama sytuacja, czyli zdejmujemy żeton, kładziemy mój żeton, a ten odrzucamy. Tutaj jest ciekawsza sprawa, bo zobaczcie, ten atakuje sile 2, ja bronię się o sile 6, bo te dwa żetony łączają 6, wzmocniony na obrona. Nie udało mu się przejąć i dodatkowo, jeżeli uda nam się obronić przy ataku przeciwnika, niezależnie tak naprawdę, czy ten atak będzie miał miejsce, kładziemy taki żeton. To jest odwrócony żeton, zobaczcie, naszej po prostu lojalności. I on daje nam tak. Plus jeden punkt zwycięstwa na koniec gry i dodatkowo jeden do obrony, czyli następne ataki, nawet jeżeli przeciwnik będzie miał jeden więcej, to mimo wszystko wygram, bo remisujący wygrywa przy tej samej liczbie punktów siły. Dobrze, tutaj atakujemy tego gracza, on się jakby nie broni, więc tak naprawdę zamieniamy żeton, mój jest wyrzucany. Tutaj szary, czyli krab, przejął to pole. Tutaj żuraw przejął neutralną prowincję. Tutaj atak z morza, zobaczcie, udany, więc zamieniamy żeton mój na ten na niebieski. I tutaj zobaczcie, szary się broni. I to jest umiejętność specjalna szarego, zobaczcie, że jego żeton ma plus 2 do obrony. Także każda prowincja, gdzie się obroni, daje mu więcej zdecydowanie obrony, więc ważna sprawa. Tutaj jest też, powinniśmy w odpowiedniej kolejności rozpatrywać te żetony, bo to może tam w niektórych sytuacjach zmieniać. W tym wypadku akurat nie zmieniało, więc rozpatrywałem wszystkie tak naprawdę losowo. Tak więc ta prowincja jest zamknięta, jest tam pokój, nic tam więcej nie może się wydarzyć. Tutaj zobaczcie, krabowi udało się obronić, bo jest 2-2, obrońca wygrywa, więc dostaje też żeton za obronę bonusu. I to tak naprawdę tyle. Jedynego rozkazu, którego wam jeszcze nie pokazałem, to jest Raid. To jest taki diabełek. Może go znajdę tutaj w żetonach. Akurat nikt z graczy go nie trafił. Jest. To jest bardzo mocny rozkaz. Wychodząc ze swojego pola, mogę po prostu zniszczyć terytorium przeciwnika. Czyli zdejmujemy jego żeton i kładziemy żeton spalonej ziemi. Nie daje to terytorium już punktów, nie można na nie wchodzić, to pole jest w ogóle wyłączone z rozgrywki, także to też jest bardzo mocne, ale zazwyczaj każdy z graczy ma tylko jeden taki żeton, także trzeba bardzo uważnie go używać. I teraz po rozpatrzeniu wszystkich bitw, byśmy zobaczyli, kto kontroluje cały kolor, tak? Czyli wszystkie pola danego koloru. W tym wypadku zobaczcie, żuraw kontroluje wszystkie trzy pola wyspy, więc dostaje specjalną kartę, którą będzie mógł zagrać na początku przyszłej tury, która daje na przykład wam tutaj, zobaczcie, plus 2 punkty, znaczy ich plus 2 punkty na jednym z terytorium, które nie jest Shadowlandsami. Są Shadowlandsy, które składają się tylko z jednego pola tu, jednego pola tu, co daje tylko i wyłącznie karty, ale nie daje bonusów, jak widzicie, punktowych. Także zbieramy karty, gramy przez 5 rund, skończyliśmy pierwszą rundę, przeszlibyśmy do drugiej i znowu byśmy pobrali żetony w liczbie, żeby mieć ich 6. Tak? Jeden z nich to jest blef, czyli łącznie z blefem 6. I gramy te kolejne kilka rund i kto ma najwięcej punktów na koniec, kiedy ten wygrywa, czyli liczymy gwiazdki na każdym terytorium, plus za każdy komplet wszystkich pól danego koloru mamy bonus 5 punktów i dodatkowo patrzymy na te żetony, gdzie udało nam się obronić, tak jak tutaj na przykład, one też dają dodatkowy jeden punkcik
za każdy taki żetonik. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozgrywkę w Battle for Rokugan. Jeżeli interesuje Was recenzja, moja opinia na temat tej gry, przejdźcie do drugiego filmiku, gdzie w kilku słowach powiem Wam, jak nam się w to grało. Na chwilę obecną dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej.